Mieli Barnem mocny psychicznie po tym zwycięstwie w Ostrawie, gdzie pokonał w bezpośredniej walce Jakuba Szymańskiego, ale Jakub Szymański jest obiegany w tym sezonie fenomenalnie. Gdyby wyszedł mu taki perfekcyjny bieg od początku do końca, to kto wie, może zagrozić Kubańczykowi. Kubańczyk, dobra reakcja, Krzysia Kiliana, świetnie, Jakub Szymański, Libarne nabiera prędkości, pierwszy Kubańczyk, drugi chyba Jakub Szymański, dobrze tam bieg też Trajkowicz, 7.53 dla Libarne, byłaby to znaczna korekta w rekordzie życiowym, 7.55 ostatecznie, a więc jest w górę i tak to jest rekord życiowy Kubańczyka i tylko pytanie, Jakub Szymański 7.59 powtarza swoje osiągnięcie, choćby przed kilku biegów. Krzysztof Kilian, rekord życiowy, 7.62 i trzecie miejsce, a więc jednak przed Trajkowiczem. Popatrzmy na to poczekajmy, poczekajmy jeszcze, bo tam było ciasno, tam Trajkowicz, który lubi na tych ostatnich metrach wcisnąć prawy bądź lewy bark. Dobrze wystartował Trajkowicz. Libarne, tak jakby z błędem. Kuba Szymański do tego trzeciego płotka przyzwoicie. No i teraz zobaczmy, czy tam Krzysiek Kilian, czy raczej Trajkowicz. Raczej Trajkowicz. Raczej Trajkowicz. To jest to, o czym mówiliśmy. Ten